Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Bartek. Witam ponownie na RPGówku po krótkiej przerwie i wracamy do naszej przygody Zagrożenie pod Otari, gdzie czwórka naszych dzielnych bohaterów zaproponowała w sumie plemieniu koboldów pozbycie się jednego problemu ich, żeby koboldy już nie nękały mieszkańców Otari, sobie mieszkały tutaj w podziemiach, spokojnie nikomu nie wadząc i zgodzili się pokonać jakieś istoty zwane ksolgatami, żeby koboldy mogły sobie dalej polować na zjedzenie, tak? Bo tego koboldom brakuje i dlatego przybiły się do rybiarni. Jeden z tych koboldów zaczął po prostu rozkładać, który z wami był, zaczął rozkładać po prostu te beczki, żeby zrobić niewielkie przejście dla was. I po paru chwilach jak najbardziej to przejście jest. I jeden z tych koboldów na wsparcie, kto tak was mówił. Nie idziemy na wschód, tam na dół, tak, w prawy korytarz, tylko prosto. Tam w prawego to zło jest i jakaś magia zła i w ogóle. To, co czujecie, to jest okropny smród takich mocno przegniłych ryb. Ciągnie z tego korytarza. Czujecie? To są te ksolgaty. Czy ja bym mógł zostać trochę z tyłu i rzucić okiem w ten korytarz z boku? Oczywiście, że tak. Zajebiście. Kurde, tylko dalej mam zawieszonego Pathfindera i nie mogę nic z nim zrobić. Musisz wyłączyć stronę i zalogować się od nowa. Okay. Tak, to ja, korzystając z okazji, że Dredu sobie odświeża, zapytam, czy Cantripa Guidance, jakbym ją rzuciła na całą grupę, to by działała na całą grupę, czy na jedną osobę tylko, przy kolejnej rzuconej? Jako, że to jest cantrip i mamy czas, możesz to rzucić na każdego i po użyciu takiego cantripu, to oni dostają plus jeden bodajże status bonus do jednego rzutu, a później są niepodatni na to przez następną godzinę, o ile dobrze pamiętam. Otóż to, więc zanim wejdziemy, wyobrażam sobie, że Bilam czy kładzie rękę na głowie komuś, czy na ramieniu, szepcze kilka słów w dosyć dziwnym języku i bez słowa się oddala. No i tak jak widzicie, tutaj jak gdyby schodzicie delikatnie w dół i czujecie właśnie taką słoną wodę, która gdzieś tutaj skądś wpływa i okropny właśnie smród takich na wpół przegniętych ryb. I to jest korytarz na północ, tak? Na północ, tak. Jak najbardziej ten po waszej lewej jest bardziej na północ, a ten mniejszy jest na południowy wschód. I Czeret zatrzymuje się w pewnym momencie z pochodnią. Dud. Gdzie jest Dud? Znając go, to poszedł do drugiego korytarza. Patrzę się, co jest w korytarzu. No i tam widzisz podobną posadzkę jak wcześniej, ale poza tym widzisz na samym środku jakiś postument pusty i dodatkowo widzisz, że na wprost ciebie za tym postumentem jest jakaś kula, która świeci takim ogniem podobnym do pochodni, ale on jest dużo czystszy, nie ma tego czarnego, tej czarnej sadzy, jak gdyby cała taka szklana kula wypełniona jest takim żywym ogniem. Rzucam monetę na ten postument. Nic się nie dzieje. A wy słyszycie bzdęk, brzdęk, brzdęk. Jeden z koboldów mówi: to ja po niego pójdę. On tam coś robi. Patrzę się, idę tak do tyłu, Duda. Krok do przodu robię, żeby wejść do środka. Czy jest opcja, żeby Bilam ściągnęło cię za kołnierz? Be my guest. Chcę to zrobić. Ściągam za kołnierz. Plan jest taki, że sprawdzimy to miejsce po pokonaniu wroga. Co sądzisz o takiej opcji? Mogę cię puścić? Pójdziesz sam? Czy życzysz sobie... Aha, rozumiem. W takim razie idę w ciszy, z takim małym tym, kwękającym jegomościem. Pytanie, bo tutaj zaraz właśnie Senet widzi, że te
Ten korytarz się kończy i rozpościera się większa jaskinia i koboldy mówią, tak, to one tu mieszkają, bo tu stąd jest wyjście tam dalej, więc musimy być cicho, żeby zaskoczyć. To jest bardzo dobry pomysł, a więc wszyscy cicho, skradamy się. To poprosiłbym od was rzut na skradanie, czyli na stealth. Czy jak mnie niesie Bilam, to też mam rzucać? Nie, to Bilam będzie rzucał, no. Czy jest ktoś z was, kto nie ma stealtha? Ja nie mam. Bo jest taka mechanika, że ktoś ci może... Follow the expert? Co pamiętam, tak. Powiedzieć, jak coś zrobić sensownie, na przykład wskazać, gdzie iść, żeby nie było cię widać. I wtedy rzucasz po prostu, dodając swoją cechę i level do rzutu. Tak jest. Więc zwykle lepiej niż jak nie masz nic. To będzie chociaż to plus ja jeden, nie? Wisząc generalnie, mogę tak mówić, w prawo, w lewo, w prawo. I ty też możesz ewentualnie, Dud, pomagać Bilam i wtedy ty sobie rzuć na stealtha i jeżeli wypadnie ci 20 albo więcej, to Bilam dostanie dodatkowe plusy. Bo ile pamiętam, follow the expert było ze statusu, a aid daje... Tak, czyli jak najbardziej dajesz sensowne wskazania dla Bilam. Bardzo fajnie. I ja sobie dodaję ile? I plus jeden. Tylko ja nie wiem, jak to tutaj... To rzuć po prostu, dodamy. Wydaje mi się, że chyba się uda. Tak, udało się. 18. Mamy wyniki 26 dla Duda, czyli on wspomaga Bilam. Senet rzucił 13, Sani 14 i Bilam 18. Bardzo ładnie. Więc Senet, tobie kości gdzieś tam grzechoczą, więc pewnie to będzie słyszalne. Jest ten odgłos, jak szkielet z Minecrafta się zbliża. Przepraszam, musiałam to powiedzieć. Nie grałem nigdy Minecrafta, więc nie słyszałem tego nigdy. Ale się domyślam. Stary, jak możesz? Najlepsze narzędzie do budowania zamków ever. Jak mi dzieci podrosną, to pewnie będę grał. Ale wracając do Tari, to Senet, gdzie się tam zbliżyłeś i po chwili słyszysz takie gardłowe bulgotanie bardziej i gdzieś w głębi tego pomieszczenia jak najbardziej widzisz trzy obrzydliwe takie rybie postacie. Smród tutaj jest nawet jeszcze gorszy niż wcześniej. Więc od wszystkich was bym poprosił rzut obronny na Fortitude, a później sobie rzucimy na inicjatywę, bo te stwory, które tam zaraz zobaczycie, jak gdzieś tylko uruchomi, one się szykują do walki. Mają długie szpony, takie bardzo płaskie rybie twarze, dziś pozatykane na plecach po kilka włóczni i tylko takim szerokim uśmiechem pełnym właśnie drobnych ząbków patrzą się na was i tylko takie bulgoty wychodzą z ich czaszki. Czy rzucę na inicjatywę bazowo? Bazowo z percepcji, a możesz rzucić czegokolwiek innego, jeżeli mi tylko powiesz dlaczego, ale zanim rzucisz na to, to najpierw rzuć sobie na Fortitude, żeby zobaczyć, czy ten smród, który tutaj doszedł do waszych nozdrzy, czy nie spowodował, że jesteście chorzy. Czy to, że ja nie oddycham, nie sprawia, że nie muszę tego rzucać? Wiesz co? Pytanie, czy ty jesteś odporny jako nieumarły na efekty choroby, czyli sickened. To powinieneś mieć mechanicznie tam wpisane po prawej stronie. Zaraz będę widział, bo już mi się uruchamia. Wydaje mi się, że szkielety mogły być odporne na to. Dud czuje się bardzo, bardzo źle. Mamu to tak ja to przerzucę z Hero Pointa, nie ma sensu. Dobrze.
Bilam niezruszona. Sani też, no, mieszkałaś z koboldami, więc smród nie jest dla ciebie pierwszy zło. W zasadzie to jak dla mnie teraz pachnie dużo lepiej niż u koboldów. Dobra, możecie już sobie rzucić na inicjatywę, bo jesteście już dodani. To ja mam teraz takie pytanie, nie? No. Miałem 10 w ogóle, 10 na fortitude. I tak. Więc ja mam takie pytanie, czy ja mogę rzucić na akrobatykę, mówiąc tylko do Bilam, rzuć mną. Możesz. Chcę rzucić dudem. Okej. Okay. Dudem. 3, 10 w sumie. Idealnie. Czy ja nie mogę jakoś tutaj tego wspomóc, że tak jest mój rzut, czy coś takiego? Rzucam w stronę tych stworów generalnie. To powinien być atak zaskoczenia, naprawdę, tego się nikt nie spodziewał. Dobra, czekajcie, bo jeszcze muszę koboldy dorzucić, bo to one gdzieś tam są. Mi się podoba, że tutaj jest tak teraz, może to dodałeś, czy może, no. Jakoś, nie wiem, może wcześniej tego nie zauważyłam, że teraz jak jestem za filarem, ale są 3 te stwory, jednego jakby nie widzę, ale jest taka obramówka i jakby taka fala dźwiękowa, że ja go słyszę, nie? Jakby to super. Było. To było. To ja wcześniej tego nie widziałam z jakiegoś powodu. Może, nie wiem, Bilam nie słyszy szczurów po prostu, jakby wychodzą spoza jej percepcji, ale to bardzo spoczko wygląda. I dobra, jeszcze koboldy. Pam, pam, pam. Dobra, mamy wszystkich. Nie, jeszcze Senet nam został, nie rzucił na... Okej, myślałem, że ten stealth jest naszą inicjatywą. To znaczy, możesz, jeżeli chcesz, jeżeli wolisz na percepcję, ja tak do tego podchodzę. Jasne. A te piękne stwory wyglądają w ten sposób. Słodziaki normalnie. Dobra, 22. Hmm. 22, dobrze. No nie są to pójki, zdecydowanie. No i zaczniemy sobie. Senet, co byś ty zrobił? Zobaczyli właśnie te 3 istoty, które gdzieś tam wychodzą. Widzicie gdzieś tam za nimi właśnie położone kilka ryb, a jeszcze w międzyczasie. Jasne. Jest. Ja w takim razie myślę, że dopadnę do nich i cóż jeszcze zrobię? Dopadnę, najpierw tu pójdziemy. Tu jeszcze zdążę dojść, tak. I zdążę tutaj dojść. I będę ciął tego środkowego mieczem. Ponieważ mam pochodnię, to myślę, że tą pochodnię rzucę sobie pod stopy. I dobra, ona tam... No nie, tutaj nie ma wody, więc spokojnie będzie się jeszcze kopcić, nie? Ale muszę miecz trzymać w takim razie jednoręcznie, nie mogę mieć dwuręcznie, bo miałem pochodnię. Więc po prostu tak, zrobię 2 ataki. A więc pierwszy atak. Atak w kolejności inicjatywy, to oni są wysoko, czy oni są raczej nisko? Oni są, 2 jest wysoko, 1 jest nisko. Dobra, to ja może bym chciał zrobić tak. A ten, który jest niżej? To jest ten. To ten. To ja w takim razie spróbuję go najpierw ciąć mieczem, a potem go spróbuję może przewrócić. Dobra. Przewrócić albo zastraszyć. Nie chcę tego. Chcę strikes. I tu będzie to. To jest pierwsza akcja. I w tego poniżej atakowałeś. Tak, ale nie zaznaczyłem go. Dobra, ale to jest trafienie, nie ma problemu. I czekaj, to jest krytyczne trafienie. Nice. Czyli on nie spodziewał się od takiego chudego czegoś tak potężnego ataku, więc może tak się nawet nieco, wiesz, zachęcał cię do ataku, żebyś pokazał, na co cię stać, a tu...
Nagle. I teraz jakbyś kliknął tylko critical tutaj na czacie, to nam wyrzuci obrażenia. A dobra. 26. Tylko mi rzuciło z K12, nie z K8, miałem jednorącz. Ach, dobra, bo ten jak poleczę, to wiesz co, już zmienić. I teraz może jeszcze raz rzucić na obrażenia. Critical. To jest 20, to i tak jest bardzo dużo obrażeń. To 20 obrażeń i na koniec myślę, że spróbuję go jednak zastraszyć, zamiast go przewracać. To? Dobra, on tak wiesz, bardzo pod wrażeniem jest, prawie mu wiesz, rozorały cały tors. Widać, że on ledwo dyszy. No to w takim razie moim straszliwym spojrzeniem patrzę się wzrokiem śmierci prosto w jego oczy. On tylko coś odbełkuje, tak. I 17. Powiem, wydaje mi się, że to będzie wystarczająco. Nie, czekaj, tak. Tak, udaje ci się. Więc jest przestraszony dodatkowo, więc widzisz taki strach w jego oczach po tym, co ty zrobiłeś. Jasne, a więc właśnie podbiegłem i szybkim takim rzucam podłogę, rzucam pochodnie na ziemię i takim cięciem z lekkim półpiruetem przecinam jego klatkę piersiową i potem jak cieknie krew, no to myślę, że to go przeraża, że Senet przypomina sobie stare czasy, tortury i te dobre chwile i uśmiecha się swoim uśmiechem. I do innych moich współgraczy. On jest teraz dosyć łatwym celem. Gorzej bije, dużo łatwiej go trafić, łatwiej w niego walić krytyki. Dobra. Jeden z koboldów przebiegł tu, w pierwszej akcji i takim krzykiem za moich braci! Zabiję was! Wyciągnął w drugiej akcji jeden ze swoich tych włóczni i rzucił tego na lewo od Seneta. I to mamy trzecią akcję. I to tak naprawdę dorzucił mniej więcej do połowy dystansu między sobą a tym stworzeniem. I tak patrzy. I to nie tak miało być. I wtedy ten, co jest przed Senetem, on sobie co zrobi? On ma swoją maczugę. Pierwsze co zrobi, to spróbuje przewrócić Seneta na ziemię. Będzie pierwsza jego akcja względem Seneta. I trip. I Senet, wystałeś to. Po czym on jak gdyby próbował złapać cię za żebra i je wyłamać, czyli po prostu zaatakował cię w drugiej akcji swoimi pazurami. I też mu się nie udało. Po czym w trzeciej akcji huchnął ci w twarz swoim oddechem. On nie wiedział o tym, że ty już na ciebie ten zapach po prostu nie działa. To będzie tyle. Drugi z tych, on szybkim krokiem przeskoczył tutaj. Po czym uderzył cię dwukrotnie swoją wielką. Ty nie prowokuje ataku okazyjnego w tym momencie ode mnie. Bo nie masz ataku okazyjnego, tak? Mam. A, czyli prowokuje. Tak, właśnie dlatego się zapytałem. Tak, bo on się normalnie poruszył. On o tym po prostu kompletnie nie myślał. To myślę, że jak on szybko przebiega, to Senet tak przykucnął i ciął go
zobaczymy, czy celnie gdzieś po jego kostkach. Możesz najechać do niego i kliknąć sobie T, to wtedy go zaznaczy. O, dobra, chyba go zaznaczyłem. Jak najbardziej, jest tak kropeczka u góry. Jak najbardziej, trafiłeś. Więc gdzieś go tam zahaczyłeś jeszcze swoim ostrzem w międzyczasie. A on dwukrotnie, jak gdyby nie zwracając uwagi na te, na tą ranę, którą mu zadałeś, po prostu próbuje cię uderzyć. I jeden z tych ciosów dosięga cię, łamiąc kilka, to znaczy gruchotając po prostu twoje kości, a drugi cios bez większego problemu zbiłeś, ta maczuga jest ciężka i dosyć powolna. Bilam, co ty będziesz robić? Bilam, unosząc prawą rękę tak do siebie, do góry, czyniąc jakiś znak, mówi dudniącym głosem w stronę Seneta: znam twoje czyny, twój trud i twoją wytrwałość. Znosisz cierpienie dla czynienia dobra, a więc masz to. I chcę rzucić na niego zaklęcie, które nazywa się Protect Companion. To ci daje plus 1 do AC do końca, do początku mojej następnej tury, ale to jest jedna akcja. Dwoma pozostałymi chcę zużyć sobie, chyba że nie mogę, nie wiem w sumie. Chcę użyć tego scrolla Magic Missile i rzucić dwa razy te pociski. Czy mogę to uczynić? Wiesz co, domyślnie tak, dwie rzeczy są, bo tego nie widziałem. Ten Protect Companion pisze, że jest tylko na miniona swojego albo Eidolona, to jest taka pochodna tego. Ale chcesz mi powiedzieć, że Senet nie jest moim minionem? Nie, ale to będzie to będzie kwestia tego, że ja na to nie zwróciłem uwagi, kiedy robiliśmy ci postać, więc teraz po prostu uznajemy, że to będzie działać identycznie. No dobrze. A jeżeli chodzi o rzucenie czaru ze zwoju, to kwestia jest taka, że żeby zrzucić czar ze zwoju, musisz znać daną szkołę magii. Ty znasz szkołę magii tą pochodzenia boskiego, a Magic Missile jest arkany, więc nie znasz... No to gówno, to tego nie rzucę. Dobra, tak, powalić niestety ten zwój. Zostały ci jeszcze dwie akcje. W takim razie jem. Zrobię coś innego. Boską lancą. Tylko dokładnie. Teraz musisz wybrać względem charakteru twojego bóstwa, tudzież ciebie. Czy to jest, moje bóstwo jest lawful. Tak, czyli możesz energię dać albo złą, albo chaotyczną. Bo możesz przeciwne, to znaczy, Boże, energię możesz taką, jak jest twoje bóstwo, czyli albo może być to praworządna energia i wtedy rani chaotyczne... dać praworządną energię. I wtedy rani chaotyczne istoty, albo może być to energia dobra, wtedy ranisz istoty złe. A ja nie wiem, jakiego alignmentu są te przeciwne istoty. Zakładam, że są złe, więc chcę walić dobrą energią w złe istoty. Dobra, to teraz najedź na tego przeciwnika, którego chcesz atakować, naciśnij sobie T, a później z czatu kliknij atak. Myślę o tym, tylko... Dobrze. Tak, czyli tego rannego. Otóż to. I jak najbardziej ta energia... Nice. Powiedz nam, jak ta energia go morduje. Nice. Wyobrażam sobie, że jak Senet zajrzał im w oczy, no to ta energia śmierci jest taka mroczna, a tam zza tego filaru rozbłyska światło i ten dudniący głos niesie się po całej tej jaskini. I taka jedna z takich świecących igieł po prostu leci jak oszczep w stronę tego przeciwnika i rozpryskuje się przed nim, tak jakby nie trafiając go, tylko okala go światłością i on umiera, pada po prostu, bez życia. Okej, i to były trzy akcje i teraz jest Dud. Co nasz Dud robi? Dud leci generalnie, więc pytanie tylko do Bilam, w którą stronę go rzuciła.
No, w stronę przeciwników, czyli gdzieś jakoś tutaj. Okej. O, no, gdzieś tu. Dobrze, to w takim razie kolajduję z Wallem, okej. To ja bym chciał w locie zaatakować sobie tego łebka tutaj. Tego. I jednym z mieczy. Upuścić pochodnie też lecąc. Jak upuszczę pochodnie i wyciągnę miecz, to jest jedna akcja czy dwie? Upuszczenie jest darmowe, wyciągnięcie jedna akcja. Czyli jak mam jeden miecz, upuszczę pochodnie, wyciągnę drugi miecz, to mam jeszcze dwa ataki. I czekaj, wyciągniesz jeden, to jeszcze zostają ci dwa ataki, tak? Dobrze, no to jednego w locie, lecąc, atakuję tego jednego. Dobra. A robię mu wziął. I to sobie daj karę minus jeden od tego, że lecisz. Zazwyczaj spadałeś na manumuty i dopiero spadnięty atakowałeś. Tak, dobrze, okej. Okay. W takim razie tu mam dwa miecze. Jeden ma plus 8, drugi mam plus 7, więc uderzę ten plus 7 już licząc to minus 1. Dobra. Nie! Tak blisko. Nie zgadzam się. Hero Pointa zużyłam. Dobra. Przerzucam to. Masz bardzo, bardzo ładne rzuty pod kolei. Rzuciłeś 4, tak. 3 i 2. No jest znowu czwórka, jest lepiej, ale ciągle, wiesz co, on po prostu, albo ty za szybko leciałeś, albo on za wolno stał i... On za wolno stał, to nie moja wina. Dobrze, ale w takim razie drugiego z nich, jak wyląduję, to drugiego z nich siekam i to jest na drugim tym plus 3, tak? Tak jest, dokładnie. Dobra. Tutaj już stojąc na ziemi... Wylądowawszy, twój miecz jak najbardziej już dosięgnął celu, raniąc go w stopę. Dobrze. I on tak, wiesz, kuśtyka na jednej. Kolejny z koboldów, który wam miał pomagać, zrobił dokładnie to samo, co swój kompan, tylko nieco mu zasłonił widok. I tak patrząc się na to, patrząc, gdzie wybiegł trochę taki przerażony, że aż tak blisko jest, ale niemniej wziął ten swój oszczepik i próbuje go wrzucić w przeciwnika. O, wow! Naturalne 20. Co się dzieje? I teraz widzicie, jest już karta i pokażę wam tę kartę. I w ten sposób ona wygląda. Bardzo ładne nowe są zrobione karty. I teraz tak, to mamy broń typu piercing. Tak jest, piercing. Czyli painful poke. Czyli boleśnie go zakłuł. Cel jest stunned. Jeden oznacza to ni mniej, ni więcej, że traci swoją jedną akcję. Bo stał do niego tyłem i generalnie miał gołe dupsko, więc trafił go środek tarczy. Tak. Jego dupsko achillesowe. Tak. Tak, ale to też spowodowało to, że cała ta istota tak wiecie, tak bardzo wysoko zapiszczała tak nienaturalnie, po czym zwaliła się do tyłu, jeszcze bardziej przebijając się tą włócznią, a ten kobold taki przerażony tym, co zrobi, że to się udało, że tak, takie rączki do góry, tak yeah! Sally. No więc pytanie, ile ja mam ruchu? Obstawiam, że 25 albo 30, ale jeżeli będziesz przeciągała swój token, to zmienią ci się kolory, więc też ci pokażę. Okej. Okay. Teoretycznie mogę chyba tutaj. Tak jest. Okej. Okay. W takim razie Stanley najpierw podbiega, później wali w... Tak mechanicznie ci powiem, że najlepiej by było przejść tutaj, bo wtedy będziesz miała z Dudem flankę i on będzie jeszcze z łatwiejszym celem. Gdzie? I tu, dwa pola dalej, wydaje mi się, że spokojnie. O, okay. O, widzisz, zmienił ci się kolor, czyli tu by były dwie akcje, więc pytanie do ciebie, czy chcesz, czy nie? Nie. Dobra, w takim razie obok Seneta i atakuję swoim korbaczem. Śmiertelnie. Skąd wiesz? No,
ten akurat, wiesz, odskoczył w odpowiednim momencie, twój korbacz przywalił w ziemię te jakby kamyki. Jakby to przypominam o guidance, możecie zawsze wykorzystywać to plus jeden. To jest do jednego przypominam rzutu. O tym charakterze. Tak, 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 to jest ważne. Dobra, w takim razie drugi. Teraz bym wykorzystała ten guidance. Dobra, to tam jak będzie ci się wyświetli to okno dialogowe, to możesz kliknąć on, to się zmieni. Tylko pamiętaj, że ten atak jest z tą drugą wartością, co masz przy ataku. Yep, miss. To było z drugiej. Dobra, więc drugi atak tak samo, bez problemu, po prostu wiesz co, gdzieś uderzył ci w ręce tą swoją maczugą, zbijając nieco ten cios. Sam. Jestem najbardziej bezużytecznym barbarzyńcą ever. Teraz ja jeszcze zapytam o efekt tego guidance, bo Sanys użyła to plus jeden i zaklęcie mówi o jakimś temporary immune, ale ja nie wiem trochę na co to jest immune. To jest na efekt tego zaklęcia. A, okej. Okay, żeby dobra, nie było tak, jeszcze. Że wiesz, że co turę dodajesz pójść plus jeden, to jest raz na godzinę. Oczywiście. Oczywiście. Senet morduje. Po raz kolejny. Nie wiem, czy Jacku mówisz, 17 czy... wchodzi. Tak, tak, tak. Teraz dopiero mówię. Okej, okay, bo chciałem zrobić mój power attack. Aha, dobra, nie kliknąłem power attack. No dobra, to przyjmijmy, że po prostu normalnie go zaatakowałem. To w takim razie tnę go pierwszy raz za, rozumiem, 15 obrażeń. Stoi? Jeszcze tak. Bo on był odwrócony, wiesz, do Sani i dlatego ty widzisz tam po prostu słabsze miejsce w obronie. Cios niemalże po dobra. Plecach. To tnę go w takim razie po raz drugi jeszcze. I również go trafiasz. Tylko, nie, przepraszam, bo zrzuciłem z lepszą premią chyba. Tak, plus 8 to jest ta. 14. 14 to. Czyli nie trafiłem to nie, go. Ten już dał radę po prostu, wiesz, zejść z linii ciosu kolejnego, kiedy gdzieś tam cofałeś ten miecz. I trzecia akcja. To była moja trzecia akcja, bo złapałem miecz oburącz. A, okej, okay, dobra. A więc koniec mojej aktywacji. Dobra. Tam jest takie szybkie, silne cięcie, które przychodzi mu przez klatkę piersiową. Kobold, który tam był, ile one miały tych oszczepów? Czy więcej, czy mniej? Albo nie, to będzie szalony kobold. Ten szalony kobold, widząc co zrobił jego towarzysz, przebiegł, tutaj przeskoczył nad Dudem. Stanął sobie tu, albo jeden dalej. To będzie mądry kobold. Stanął sobie tutaj, czyli w dwóch akcjach, po prostu przebiegł tutaj, po czym zaatakował tego stwora swoimi... Co ma tylko spear i spear? To włócznią po prostu, dźgnął go w ręcz. Gimasz karą! I wtrafił go. To się szanuje. Warto ich było wziąć. Mordując drugiego z tych... Trzeciego z tych istot. I te, też taki, wiecie, tak raduje się. Pokonaliśmy ich! Jesteście... Nie wiem, jakiś taką... Taką aurę macie, że lepiej walczy z wami. Dud tak odruchowo... Jak jeźdźcy apokalipsy. Dud tak odruchowo, jakby widząc, że trzech padło, a dwóch koboldów jeszcze stoi tak z pianą w pysku i z mieczami, tak... I po chwili tak, wiesz, przestaje się trząść po prostu i zaczyna się opanowywać. O, i tam chodzimy na ten, na łowy. O, tu, tędy się wychodzi, tam... Na plażę i tam można sobie łowić. I tu zasypali... Serio, nie poradzilibyście sobie sami? I próbowaliśmy, więc ja myślę, że to my ich osłabiliśmy. A teraz dzięki waszej takiej aurze wielkości to się udało ich pokonać. Bij pokłony. Z wami to wszystko jest możliwe.
bij pokłony, oddaj mi cześć. Tenet w tym momencie zbiera swoje żebra, które wypadły w trakcie walki. A Zut poleciał na plażę. I no, bo jest kawałek jest tego tunelu, ale faktycznie on po, nie wiem, jakichś 10-15 minutach dochodzisz na plażę faktycznie. Jak ty biegniesz na plażę, ja w takim razie zapytam się, czy ktoś z moich szlachetnych przyjaciół zna się na anatomii i pomógłby mi przytwierdzić te żebra, bo nie wiem, czy one idą tak, czy może odwrotnie. I to my tutaj przekopiemy się. To będzie wspaniała praktyka lekarska. I my przekopiemy się tam do naszych, bo tutaj to zawaliliśmy, jak te stwory się pojawiły. I oni tam zaczynają po prostu grzebać, nie? I teraz tak, jeżeli chodzi o mechanikę by the book, to żeby leczyć nieumarłych, musiałabyś sobie wziąć atut, który się nazywa Flash Stitch, o ile dobrze pamiętam, żeby leczyć nieumarłych takim zwykłym... A jak użyję zaklęcia? Zaklęcie też jest leczy pozytywną energią, która rani nieumarłych. Ale czekaj, jest tutaj heal, jest to Divine Healing Necromancy. Jakby to jest trochę nekromancja. Leczenie zawsze w dedekoidach, znaczy w D&D i ten było pod nekromancją. Pod nekromancją, pamiętam. Stąd to wychodzi, ale na potrzeby naszej przygody, która nie musi być zgodna w 100% z zasadami, to możesz go wyleczyć albo właśnie taką medycyną zwykłą, czyli rzucając na medycynę 15 albo więcej, to go wyleczysz 2d8, albo właśnie tym swoim zaklęciem, czym wolisz. Tylko tak dla widzów, którzy by chcieli zagrać, żeby wiedzieli, że zasady tak są. Mamy czas, wiesz, zaklęcie zużyje zasoby, a więc myślę, że lepiej tak, skillem. Tak, zaklęcie jest pewniejsze, ale skill da więcej, jak się uda. Znaczy, a skill nie zużyje ci zasobów, a zaklęcie ci przepadnie. To prawda. Więc sobie... Jeszcze pytanie tylko do Sani, co ty robisz, bo cała ta procedura montowania żeber zajmuje około 10 minut, więc jak coś, to masz czas. Koboldy kopią... Obserwuję z fascynacją proces przytwierdzenia żeber do kościaka, skorupiaka. No. Nie jest to może idealnie przytwierdzone, ale na pewno lepiej niż jak będą luźne. Wybacz, nigdy nie przytwierdzałam żebier do kościotrupa, a nawet żeber też. No, jest trochę luzu, ale może tak miało być. Boże, ja sobie to wyobrażam, jak Bilam wyciąga skądś jakieś torby z ziołami, czy coś takiego, jak zwitek takich szarych liści, nie? Bierze każdy, rozwija, bo one są tak zwinięte, że jak w rulonik, nie? Rozwija jeden na ślinę i do żebra, nie? Drugi na ślinę i do żebra i taka szara taśma, nie? Power wtedy tape. Nie byłoby luzu. Okej. Nie no, bo po prostu nie owinęła tak, wiesz, na krzyż, tylko tak z przodu, dlatego jest luz. Następnym razem będzie lepiej, wierzę w to. O ile oczywiście nie zginiemy wcześniej. Na pewno. Dudzię, a co ty byś chciał zrobić tam w tych... na tej plaży? Czy na tej plaży generalnie to jest takie miejsce, w którym sobie po prostu stoi woda i można sobie popolować na rybki i generalnie jest ładnie? Tak, to jest jakieś gdzieś tam parę kamieni, gdzieś tam idą bardziej w głąb, gdzieś koło jakiegoś klifu, bo tam otar jest między dwoma klifami, więc wyobrażam sobie, że gdzieś tam dalej. Też są jakieś klify, to jest na takim uboczu. Okej, to generalnie rzecz biorąc... Ja bym chciał po prostu stanąć, wbić te miecze w tą plażę, podejść gdzieś tam bliżej do wody, tak gdzieś, żeby woda obmywała mi gdzieś tam stopy, stanąć tak, cholerne morze, rozpiąć przyporek, odczać się i wrócić do nich. Dobra, więc myślę, że to ci nie zajęło długo czasu, więc faktycznie wróciłeś akurat w momencie, w którym Bilam kończyła przytwierdzać te żebra do... Bez sensu, tam już nic nie ma. Nie no, tam co? Tam można na ryby polować, no. Odpowiada jeden z koboldów. Bo mówiłeś, nic nie ma, to poprawiam, że jest. Podnoszę miecz i patrzę się na niego.
On tak zawsze? Tylko względem takich gównojadów jak wy. Ale ja nie jestem gównojadem, więc proszę mu powiedzieć, że, ja, że ten, no, to mnie z mieczem się nie podchodzi. Absolutnie. Nie zamierzam bronić stworzeń, które szczały mi do butów przez większość dzieciństwa, więc jeżeli on was zeżre, to jestem po jego stronie. Sani, pamiętaj, że każdy przedstawiciel swojej rasy nie odpowiada za wszystkich innych. To są inne koboldy niż te, które cię prześladowały. Drogi panie Zanecie, ja po prostu ich dyskryminuję. Taka prawda. Tak, ja zamierzam się z tym kryć. Ale widzisz, w swoim życiu musisz podjąć kiedyś taką decyzję, czy chcesz być ponad swoich prześladowców, czy chcesz, żeby oni ukształtowali swój charakter. To ja prześladowałam ich, a nie oni prześladowali mnie. Żaden z tych zaszczańców. Czy nie mówiłaś czasami, że wcześniej wszyscy chcieli cię zabić? Gonili cię z widłami? Głównie ludzie. Jak się wtedy czułaś? Głównie ludzie, w większości przypadków im się to udawało, bo jak mnie zabijali, to byłam bardzo mała, więc... A jak się wtedy czułaś, Sunny? Trudno powiedzieć, bo jak już mówię, byłam mała i nie posiadam wspomnień z tego czasu. Czy umieranie jest miłe? Też tego dokładnie nie pamiętam, aczkolwiek wątpię, czy ten mały zaszczaniec, jakbym go zabiła, to on by zrobił tak samo jak ja. Ale pomyśl sobie o tym w ten sposób, że prześladowanie ich i dyskryminowanie jest tak naprawdę efektem działań twoich prześladowców. Ten element twojego charakteru nie jest stworzony przez ciebie, lecz został wyrzeźbiony przez nich i tak naprawdę robiąc to i dyskryminując ich, jesteś ich pewnego rodzaju dziełem, jesteś pod ich wpływem, jesteś jak rzeźba, która została stworzona przez tych, których najbardziej nienawidzisz. Może nie wolisz stworzyć własnej rzeźby? A moja rzeźba jest taka, że oni powinni generalnie lizać mi buty. Nic, chciałem zrobić dobry uczynek. Bogowie światłości byliście świadkami. Gdybyś chciał zrobić dobry uczynek, to byś tolerancyjnie podszedł do tego, jak ja dyskryminuję tych małych zaszczańców. Otóż nie. Jak możesz wiedzieć, nie należy tolerować nietolerancji, gdyż nietolerancja znosi tolerancję i sprawia, że ona przestaje istnieć. Czyli jesteś na równo? Nie. No drodzy jak państwo, to ale to, o czym gadacie, jest kompletnie bez sensu. Otóż nie. Jakbyś miał przeklętą duszę, która jest w posiadaniu bogów światłości, inaczej byś na to patrzył. Nieważne. Dobrze, dziękuję ci, Bilam. Moje żebra są prawie dobrze ustawione. Ma ktoś może jeszcze jakąś miksturkę leczącą? My nie. Cóż, mam nieświęconą wodę. Czy to pomoże? Podaję ci unholy water, bo ją sobie kupiłam wtedy, bo mi się spodobała. Unholy water, okej. Okay. Ale bądź co bądź, to chyba powinno zadziałać. O, mój ulubiony rocznik, dziękuję ci bardzo. Wow. Czekaj, ja nie wiem, jak to mogę wyekwipować. O smaku łez małych dzieci. Moja ulubiona. O. No czekaj, czy ty przed chwilą nie miałeś pretensji o to, że ja dyskryminuję koboldy? A koboldy to nie są małe dzieci. Właśnie pijesz łzy małych dzieci, co nie? Ale ja to robię dlatego, bo to jest pyszne. Ja kopię koboldy, bo to też mi sprawia satysfakcję, tak? To też jest pyszne. Poczekajcie. Biorę tę buteleczkę z trzech, które miałam, przepraszam. I czytam coś, co jest tam na etykietce. Tu jest napisane, że żadne małe dziecko nie ucierpiało w trakcie tworzenia tej wody. Wydaje mi się, że to jest wegańska woda. Kładę kościstą rękę na twoim ramieniu. Zawsze to piszą. A
No, w każdym razie mechanicznie niestety nie wyleczy, bo to działa tylko na istoty niebiańskie. Ale oczywiście. Możecie pokrzepić, już nie wiem. Ale było pyszne. Idźcie tam do naszego króla Zolgara, żeby to powiedzieć mu o tym wielkim sukcesie. Zaraz. Chodźmy. I Dud się generalnie zaczyna dobierać do tych martwych stworzeń, które tam leżą. Bo to są takie prymitywne rzeczy, one nie mają jakichś ciuchów ani nic takiego, to są prymitywne jakieś tam istotki, nie? I jak najbardziej. Ale te włócznie, jeżeli byś chciał, możesz sobie ją zabrać. Lepiej. Ja bym chciał te włócznie sobie przesunąć do jednego z nich, albo do dwóch nawet. No. I jak tam ludzie generalnie sobie rozmawiają, to ja bym chciał wziąć po prostu swój sztylet i takie... I rozpróć sobie plecki jednego takiego ziomka, wyciągnąć mu kręgosłup. Tak odszarpywać po prostu od kości kręgosłup, nie? Wciągnąć drugi kręgosłup, tego drugiego, po czym przywiązać je do jeden nad drugim do dzidy i przekazać synetowi. O, dziękuję ci, to najpiękniejszy prezent, jaki dostałem. W tym momencie, kiedy Dud obdarowuje seneta suwenirom, chciałabym po cichu kopnąć kobolda. Jak próbujesz to robić, patrzę się karcącym wzrokiem. Nie widzisz, suwenirę otrzymujesz. Ale on pisnął. Wyczekuję moment. Dlaczego nas kupiesz? Teraz patrzę się karcącym wzrokiem, trzymając zakrwawiony kręgosłup. Bardzo nieładnie czyni zło. Nawinął się pod nogę, nie widziałam. Bardzo nieładnie. Jeżeli lubisz kopać, to tutaj jest jeszcze kawał ściany do przekopania, to możesz nam pomóc. Sturcham go jeszcze raz nóżką. A nie, zahaczyłam. To jest niemiłe. To prawda. Lepiej trzymajcie się od dni po prostu daleka. Bo wiem, nasikam ci do butów. I tak właśnie powstaje zło. Kwituje to Bilam. I generalnie zwraca się w stronę wyjścia z tego pomieszczenia, bo nie chce się mu patrzeć na to, jak kręgosłup jest kręgosłupowany i kobold jest kopany. A ja tylko tak... I teraz pytanie do was. Czy idziecie do tej sali dziwnej, co widział ją Dud, czy idziecie do szefa koboldów? No chyba do dziwnej sali, bo obiecaliśmy Dudowi, że będzie mógł zakończyć swoje życie w dziwnej kuli ognistej. Dud jest happy. Dobra, więc zbliżając się tam, tak naprawdę wchodząc kawałek głębiej, Dud tego za pierwszym razem nie poczuł, bo stanął może nieco dalej, ale jest czuć tutaj taki jak gdyby prąd wody, który rozchodzi się z sali na zewnątrz. Tak naprawdę. Tutaj ze środka tego jednej z alków, która została zniszczona. Ja wrzucam monetę do wody. Na co rzucasz? Do wody monetę. No, wypływa do góry. Jakby był taki po prostu, ta woda cały czas wypływa z tej dziury i tam tak. Jest prąd jakiś. Dokładnie. Przy czym kiedy wkładasz tam ręce albo nogą tam szukasz, tam nie ma nic. Wygląda tak, jakby tam po prostu samoistnie powstawała woda, która wypływa. Magia. I stojąc tutaj, po twojej lewej stronie, czyli w tym rogu, widzisz na postumencie podobną kulę jak naprzeciwko ciebie, po przekątnej, tyle, że tutaj jest jak gdyby chmura po prostu zamknięta, która wiruje non-stop w środku. Jest to bardzo, bardzo dziwne. Dud wchodzi głębiej. Wejdźmy głębiej właśnie.
No i ostatnia alkowa, która jest na południowym zachodzie, czyli ta. Widzicie tak samo taki postument standardowy, taka kolumienka. Na kolumience jest położona taka kula i w tej kuli widzicie, jak się przelewa coś, co wygląda na stopioną skałę. Czyli mamy stopioną skałę, żywy ogień, chmurę i prąd wody, która teraz jest jak gdyby za was idzie, za sali. Czyli woda wypływa w kierunku środka tego i na środku jest ten dziwny czworobok bez żadnego podpisu, bez niczego, ale są jak gdyby cztery miejsca, gdzie można by ewentualnie te kule położyć. I co? Mogę nabrać trochę tej wody, która tam wypompowuje się do bukłaka? No, czemu nie? To nabieram. Tyle, że śmierdzi. Okrutnie śmierdzi. Dobrze, niech śmierdzi. Niech śmierdzi w bukłaku. Czy on dalej się tam wylewa? Tak. To wylewam ją z bukłaka. No, Bilam, wy widzicie, że w tej kuli zamkniętej jak gdyby jest powietrze. Wirujące, przemieniające się w ciemniejszy, jaśniejszą chmurę, cały czas po prostu wirujące coś. To przypomina mi o domu. Czy mogę ją podnieść? Jak najbardziej możesz ją podnieść. Podnoszę. Czy stado strzał spływa na mnie albo jakaś pułapka się uruchamia? Nie, ale... O nie. Czujesz... Cholera. Czujesz taką moc przepływającą z tej kuli na ciebie. Na następne 24 godziny czujesz, że masz taką moc, która jakąś energią cię to obdarzyło, dzięki czemu czujesz, że jesteś w stanie ją wyzwolić i bardzo szybko przemieścić się do ciebie, albo nawet napełnić swoje skrzydła tym i lecieć. Myślę, że jesteście świadkiem takiej dosyć ciekawej sceny, kiedy Bilam przytula te kule tak jakby do siebie bardzo blisko. Trochę jest w tym takiej intymności, ale też takiej czułości. Ja myślę, że kiedy to się dzieje, to w głowie Bilam uruchamiają się jakieś skojarzenia, wspomnienia związane z jego pochodzeniem. W sensie to jest jakieś takie wspomnienie gadziego mózgu, bardzo pierwotne. Tak przez chwilę sobie jest w takiej zadumie. Dude się na nią patrzy, jest takie... Na czat wyrzuciłem ci, co to robi. Tak, dziękuję. Bennett myślę, że podejdzie do tej kałuży i wsadzi łeb pod wodę, bo mam taką intuicję, że może tam coś się zepsuło, albo spadła gdzieś ta sfera, gdzie powinna być woda. I widzisz właśnie w tamtym miejscu taką wirującą wodę, która właśnie rozlewa to wszystko dookoła, a na ziemi widzisz kawałki szkła zniszczone. Raczej nie ma szansy, żeby to naprawić. Trzeba byś znać kogoś, kto wie, jak uwięzić żywioł w szkle. O, wow. Więc pewnie da się to zrobić, skoro ktoś to zrobił, ale jak? Myślę, że Senet nie ma pojęcia, przynajmniej nie teraz. Albo pojęcie może mieć, ale nie ma zdolności. Wyciąga tą głowę spod wody. Moi drodzy, to miejsce jest niekompletne. Tu powinna być czwarta sfera, jak pewnie zwróciliście uwagę. Mamy tutaj cztery żywioły, jednakże ten oto woda został stłuczony. Prawdopodobnie pytanie, przez to, co... uaktywnić to miejsce. Wydaje ci się, że tak, tylko trzeba w jakiś sposób ten żywioł przenieść na środek, bo tam widzicie właśnie cztery okrągłe elementy, gdzie można te żywioły położyć. Pójdźmy. Podejdę w takim razie do roztopionej skały może.
Aha. I również bierzesz ją w ręce? Tak. I więc również czujesz, że coś z tego się, jak gdyby ta, ten czysty, surowy żywioł w jaki sposób oddziaływuje na ciebie, również daje ci swoje błogosławieństwo i możesz poświęcić akcję i na wszystkie twoje ataki będziesz zadawał dodatkowe 2 obrażenia. Nice. Lecz widzisz na czacie. Srogo. Dudzie, złap w bukłak wodę stamtąd, tak jak pierwotnie planowałeś. To była dobra intuicja i przenieś ją na ten podest. Dobra, no to próbuję złapać bukłakiem tą wodę, którą on tam pokazał, że wiruje. Aha. No to dalej tam zostało, nie masz po prostu napełniony bukłak tą wodą. Czy nie mogę jakby wygrzebać tym bukłakiem tej wirującej wody tego żywioła? Nie, możesz złapać wodę, która z tego wypływa, natomiast sam ten wir nie chce wejść do bukłaka. Jakbym miał miskę. Możesz spróbować. To przecinam bukłak na pół, tak żeby mieć taką skórzaną miskę z niego po prostu. I wtedy tą miską próbuję nabrać tą wodę. Dobra. Udało się, jest to tam w środku, w tym wiru jest bardzo ciężko to utrzymać, ale kręci się to w środku. Tani, złap ten ogień, a ty, Bilam, przenieś powietrze. No nieźle. Ja mam się jak zwykle poparzyć. Tak, zawsze na różową najgorsza robota. Sani narzekając podchodzi do tej płonącej kulki, najpierw dotyka palcem, żeby sprawdzić, czy się kiedy zbliżyłaś się do niej, widzisz, że na niej są jakieś drobne, małe pęknięcia. Jak tylko zbliżasz ręce do tego, widzisz, jak z tego pęknięcia wyskakuje taki płomyczek, uderza o jedną ścianę, drugą ścianę, stoi przed tą kulką i widzisz, jak z tego formuje się niewielka istotka, która przypomina bardzo dziwnego szczura, który patrzy na ciebie, piszczy przeraźliwie i rzucimy sobie na inicjatywę. Ostro. Jak zwykle. Ten sposób wygląda ten szczurek. Ej, czekajcie, bo ja was muszę najpierw dodać do inicjatywy. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Jest. I teraz tak. Senat 9. Update. 9. I Sani ma... O, dwa razy jesteś, Jacku. Czemu jesteś dwa razy? Nie wiem. Rymów. Dobra, jest. I Sany miałeś 22, tak? A Dud i Bilam, z czego wyrzucać się na inicjatywę? Percepcję. Tak, ja też. I ja mam 21. A, dobra. Dobra. I Bilam. I został nam tylko Dud, żeby kulnął i będzie git. Ja kulałem, już 9 mam. A, to nie zauważyłem, ślepy jestem. A, dobra, pokazuję im perception check, a nie inicjatywa z jakiegoś powodu. Zanim dodałem was do tego. Ty już update'uję, nie ma problemu. Nie, dobra, rzuciłem. Nie no, to jest 9, zostaje, było. Dobrze. I ten mały szczurek, co ten mały szczurek zrobi pierwsze? I pierwsze co? I to ten nasz mały szczurek. Pierwsze co widzisz, zaczyna się z niego unosić taka ciemny dym, który zaburza
widzenie. Mechanicznie tutaj robi się obszar conceal, czyli będzie dużo trudniej widzieć w tym miejscu. Cyk. I to, co będzie podświetlone, to jest, tam jest ukryte. I teraz, jeżeli będziecie tam sobie próbować trafić w kogokolwiek, no to trzeba będzie najpierw rzucić D20, 5 albo więcej, żeby kogokolwiek po prostu trafić. I ten dym jest bardzo taki gryzący i trujący i tak dalej, więc najpierw sobie nasza droga Sani rzuć na fortitude. Okej. To jest pasywne, dobra, czyli to nie będzie żadna akcja. 25. Dobra, ten dym, jako że jesteś istotą z takich klimatów, no to nie robi na tobie większego wrażenia. Po czym ten szczur trzykrotnie spróbuje cię pogryźć po kostkach. O, oh, wow. Wredne bydle. Tu. Raz, dwa i trzy. Serio? Naturalna jedynka? Bardzo ładnie. Tak, ale pierwsze ugryzienie jak najbardziej poczułaś na swojej nodze. Zadało ci to 11 punktów obrażeń. I zobaczyłaś, że jego ugryzienie spowodowało, że twój but płonie. Oznacza to tyle mechanicznie, że na koniec twojej tury otrzymasz 1d4 obrażeń od ognia i później będziemy rzucać sobie d20, DC będzie 15, samą czystą d20, żeby sprawdzić, czy ten ogień zgasnął. Jeżeli chcesz, możesz podjąć akcję w swojej turze, żeby ten ogień jak gdyby przygasić i wtedy będzie to DC zamiast 15, 10. I on zrobił tak, jeżeli chodzi o karty, to był unarmed attack, frustration, you take minus 2 to attack until the end of your next turn. Dobra, czyli jest sfrustrowany, źle się czuje w tym miejscu, to nie jest jego naturalne miejsce bytowania i dlatego jest bardzo, bardzo przejęty. I kogo mamy? O, nie, tu. Nie, dobrze, tam tutaj na szczurka. Na szczurka, tak jest, na szczurka. I kto tam dalej jest w inicjatywie? Nasza Sani, co ty robisz? No, ciężko tutaj widzieć. Czyli tak, ja muszę się spróbować zgasić ogień, tak? Możesz, ale nie musisz, bo wtedy po prostu na koniec tury rzucamy D20, jeżeli wyjdzie 15 albo więcej, okay, to i tak zgasi. Jak się gasi ogień? W sensie, but ci się pali, więc możesz zrzucić na przykład buta, możesz powiedzieć, że się turla, że... Okej, i to rozumiem, że jest akcja, tak? Tak, to jest jedna akcja. Okej, w takim razie próbuję rzucić buta i z racji tego, że ten szczur mnie gryz po kostkach, będę próbowała go po prostu capnąć do ręki, podnieść, złapać za kark. Dobra. Czyli pierwsze co, to próbujesz go zaatakować, tak? Próbuję go po prostu złapać. Dobra, czyli chcesz go mechanicznie zgraplować. No, to szczur. Bo wiesz, pytam, bo chcę wiedzieć, co chcesz zrobić, jaki efekt mechaniczny, żeby ci podpowiedzieć najlepsze rozwiązanie do tego. No, próbuję złapać szczura. Dobra, no to będzie grapple. Nie mogę ci bardziej pomóc, próbuję złapać szczura.
Okay. No, jak dla mnie jest to grapple właśnie, tak? Aha. Schwytać go. Tak jest, czyli możesz go sobie... pamiętasz to makro, które wam pokazywałem? To basic action makro? Takie strzałeczki? Zaznaczyłam go. Aha. Albo... To teraz użyciłem na czat i teraz jak sobie na to możesz to sobie przyciągnąć do siebie. Nie widzę. Jeszcze nie wyleciało. O. I teraz jak sobie na to klik, okay. Trzeba przeciągnąć sobie na ten pasek szybkiego wybierania, to tam będzie grapple. Gdzieś w środku drugie. Albo rzuć po prostu na atletykę, to ja ci powiem, co się stało. Dobra, to rzucę po prostu może... na atletykę. W umiejętnościach. Tak, tak. Przerzucę z hero pointa. Dobra. Możesz prawy na wynik, 11 i hero point to reroll. Jeden. Naturalny jeden. Czekaj, bo coś chyba było przy tym. Najlepiej. Przy graplu, jak się... Wracasz się chyba? Sama się łapie. Czekaj, zaraz sprawdzimy, bo coś chyba było przy naturalnym, przy tym, przy krytycznej porażce. Nie pamiętam. A, to szczur! Przeraziłaś się szczura. Critical failure, jeżeli już trzymasz, to ucieka. Your target can either grab you as if it succeeded at using the grapple action against you, or force you to fall and land prone. Myślę, że on gdzieś tam biegać między nogami, po prostu powodując to, że ty próbujesz go łapać i w końcu po prostu się sama przewracasz. Mam jeszcze jedną akcję. Tak jest. Mogę go spróbować jeszcze raz złapać, jak już leżę i jestem na jego poziomie? Oczywiście, że tak. Dobra, to będę go próbowała jeszcze raz złapać. Tylko teraz masz jeszcze minus 5 do tego, bo to jest kolejna akcja z cechą ataku. Więc tutaj te, jeżeli jest taki atak, jak mamy napisane na czacie, to wtedy każda kolejna rzecz, akcja z taką cechą. Mogę rzucić normalnie i odejmiemy? Tak jest, nie mam najmniejszego problemu. Okej. Okay. Czyli to jest 17. Tak. Więc ten, tym razem to nie jest krytyczna porażka, ale po prostu ten szczur gdzieś tam biega, ty nie jesteś w stanie go po prostu złapać. Jest bardzo, bardzo szybki. I teraz zobaczcie, co nam się stanie. Ale próbowałam gasić ogień w ramach jednej akcji. Tak, i teraz będziesz musiała sobie jeszcze rzucić ten recovery check. Widzisz, pod tymi obrażeniami jest recovery check, taki zielony. Jak na niego sobie klikniesz, to sprawdzimy, czy udało ci się zgasić, więc to masz DC 10. I widzisz 19, udało ci się sukces, zgaszone, samo zniknęło. Więc tylko troszeczkę ten but cię poparzył, ale po prostu go zdjęłaś i on w tym dymie po prostu przygasł. Bilam, co ty będziesz robić? Oto ten, który ma oczy jak słupy ognia. Odganiam tak ręką go jak natrętnego robala, albo trochę jakbym chciało ten dym tak rozdmuchać. I myślę, że rzucę sobie heala na Sunny, dlatego że ona ma umieranko. I teraz tak, czy jak ja zaznaczę Sunny, to do heala nie musisz. Miało... Musisz po prostu kliknąć sobie cast i teraz jeżeli chodzi o zaklęcie heal w tym systemie, masz, tak jak jest opisane, są można na 3 akcje tak, to zrobić. Tak, ja to rzucam jako 2 akcje. Tak, bo to jest najbardziej efektywne, bo to jest tak. K8 plus 8. Uh-huh. I klikasz teraz na czacie nam healing i to nam porola sobie kości.
Tak, to rolnie. Dobrze. O ile wybrałeś ten dwuakcjowy? Chyba tak. Nie wiem, czy wybrałem. Czekaj, select variant. Dwie akcje. I kliknij jeszcze raz healing. O. O, i teraz rzucę, bo czyli domyślnie wybiera po prostu tą jedną akcję, nie? Oczywiście. Czyli to jest dwa akcja za 12 punktów. I w trzeciej akcji. W mojej trzeciej akcji po prostu podchodzę tutaj i to wszystko. Dobrze, Senet, co ty będziesz chciał robić? Myślę, że ja przypadnę do niego i zaatakuję go power atakiem oburącz. I dobrze, więc pierwsze, co musisz zrobić, to zrobimy sobie flat checka, bo jesteś w dymie, więc niekoniecznie dobrze wiesz, gdzie jest ten szczur. Więc pierwsze musisz rzucić 20 i musisz mieć więcej niż 5. To nic nie zrobię. Więc... Ale mogę hero pointem to przerzucić? Tak, bo to jest rzut 20. Każdy rzut 20 możesz. Dobra, więc tak wiesz, zatrzymałeś na ułamek sekundy i pociągnęłeś delikatnie inne miejsce. I czy szczur został trafiony? A muszę zrobić, żeby zrobić power attack? Power attack, bo u góry trzeba będzie zaznaczyć sobie, czekaj, już ci powiem. U góry masz taki klikam... napis power attack i później normalnie atak. Jak dasz, znajdziesz to na strike, power attack musi być załączony, czyli na niebiesko się świecić i później dajesz sobie atak. O tak, teraz masz na niebiesko, taki jasny niebieski. Dobra. I teraz normalnie atak. I to trafiłeś go. I jest to srogo. Z power attackiem, tak? Tak jest. 24 punkty obrażeń. I kończymy aktywację. Trafiłeś w szczura. Czy szczur to przeżył? Tak, szczur przeżył. Gdzieś wjechałeś, ale im głębiej ten twój twoje ostrze zagłębiało się w tym ciałku, tym większy opór czułeś. I nasz dud. Ma wodę w rękach, nie? Tak jest. Więc dud podejdzie z tą wodą do tego dymu. Uh-huh. I koliduje ze ścianą. Świetnie. Ściano, przestań ze mną kolidować. Spacją możesz przełamywać jak coś. Okej. Okay. Wlezę w ten dym i rozleję tą wodę na ziemi. I dobrze, to pierwsze co, to rzuć nam D20. Dobra, wiedziałeś gdzie rozlać. I teraz rzuć 2D6. Bo wiesz co się dzieje z wodą, kiedy trafia na bardzo gorące miejsce. Ona bardzo szybko odparowuje. Więc teraz... Wszyscy sobie tutaj w tym przylegli to do tego. To jest ta żywa woda, nie? To jest ten żywioł. Tak, jak najbardziej. I wszyscy przylegli do tego szczura, który stoi obok niego. Rzućcie sobie basic reflex save, czyli po prostu na refleks. Okej. Już dane. Dobra, jeszcze ja sobie tylko rzucę. I to też jest stany. I teraz tak. Ta woda wybuchła po prostu dookoła. Ten żywioł, który był, zjechał po tym szczurze i jest pod nogami Duda. Przez prawdopodobnie cios Seneta, na plecach tego szczura zrobiła się taka dziwna skrupa i to się jak gdyby od tego odbiło.
On mechanicznie po prostu ma krytyczny sukces na rzucie obronnym. Niemniej on cały czas jest wrzący i ta para po prostu buchła dookoła, raniąc was wszystkich dookoła za połowę tego, co rzucił nam Dud. I gdyby on nie miał krytycznej sukcesu, to by dostał obrażenia. Łącznie z tym, co ma weakness, ale że ma krytyczny sukces, to niestety nic mu się nie stało. To ja się wkurwiam i wyciągam oba miecze w takim razie i to jest wszystko, co jestem w stanie zrobić. Tak jest, dobra. Teraz od całej waszej trójki, poproszę, która siedzi w tym dymie, poproszę rzut na fortitude. Cały czas jesteście w dymie, który jest gorący. To niestety zaczynasz kaszleć i jesteś chora 1. To samo mamy z Senetem. Jakoś ci się, wiesz, zapychają te stawy i chrupią ci. Jeszcze Dud. Fortitude. Tak. Rzucam Fortitude. Będzie naszym kresem. No, za to Dud, może dlatego, że ta woda jest na dole i to tak tam, wiesz, wszystko spada. Nic ci się nie dzieje. Czemu się nie otwierasz? Otwórz się. Bo jest, dobra, otworzył się. I teraz tak, wy macie to. I tam było syk. Dobra, cyk. I cyk. O, Sanet nawet powiem, masz krytyczny porażkę, ale nie pisze, żeby coś tutaj było z krytyczną porażką, więc nic więcej, jesteście tylko chorzy. Jezu, na 11 to jest krytyczna porażka? Tak, 11 to jest krytyczna porażka na tym teście. Ale nie ma, to nie jest basic save, czyli nie jest podstawowy, tylko jest po prostu fortitude save, więc nie zwiększa się. A teraz szczur pogryzie każdego z was po kolei, zaczynając od Seneta na kości, rzuci się jako pierwszy. I później ugryzie Duda. Nie trafił w Seneta w kości, później Duda próbuje gryźć. Jedyneczkę proszę. Albo 20. Ja bym poprosił. Też cię nie trafił. I na koniec leżącą na ziemi, tak bardziej siedzącą na tyłku Sani. Fighter nie miał jakiegoś, nie mógł robić opportunity ataku, kiedy jego towarzysz był zaatakowany. Nie, to był champion. I żadne z was nie zostało ugryzione przez szczura. Sunny. Was critical missa. Ale to nie jest naturalna jedynka, bo karty ciągniemy tylko na naturalnych jedynkach. Wstaję. Dobrze. Czujesz się niezbyt dobrze w tym dymie. Krzycząc, szur, uciekam. Yep, to jest to. Raz. Jeszcze mogę trochę dalej uciec. I jeszcze masz jedną akcję. Krzyknęłam, szur. Dobra. Bilam, co robisz? Co robicie? W sumie bardziej powinno być. Nie słyszę cię, Marcelina. Czy tylko ja jej nie słyszę? Nie. Tak, nie, po prostu ja się produkowałam, miałam rancik na zainki, ale tego nie było słychać. Ono jego, czyli to jest liczba pojedyncza, trzecia osoba, rodzaj nijaki, z punktu widzenia języka polskiego. Ja milczałam, bo się zastanawiałam, co mam zrobić, w sensie trochę nie wiem, ale myślę, że to czas na rzucenie zaklęcia. Zaklęcie nazywa się Torturous Trauma. Generalnie chcę, żeby ten szczur miał traumę do końca życia. Liczę na to. I on musi sobie tutaj generalnie zrobić Fortitude Defense. Nie zdał go. Nie zdał. Więc chcę dać mu 5 damage'a.
ale tutaj widzę, że on jest też fatigued, nie? Jakby do końca mojej następnej tury, do początku następnej tury mojej. Tak jest. I jakby to go fatyguje. Nie, to jest na trauma. Critical failure. If it's critical failure, the target is also fatigued. Masz rację. Masz rację, więc tego jakby nie ma fatygi, ale trauma to jest cast time 2, więc rzucę sobie jeszcze Protect Companiona może na Duda. Myślę, że to jest potrzebne w tym momencie. Dziękuję. I wszystko, to wszystko dlatego, że jakby skończyły mi się akcje. Dobrze, Senet. Dobrze, ja zużywam akcję, żeby pozbyć się Sykent i potem dwa razy zaatakuję. Najpierw atakuję mieczem, nie power atakiem, tylko zwyczajnie. Okej, okay, pamiętaj, że możesz ewentualnie jeszcze tą jedną akcję zużyć, żeby wykorzystać to błogosławieństwo tego żywiołu ziemi. Mhm. Ale to jest jednorazowe, tak? To jest na 24 godziny. Okej, dobra. Czyli za każdym razem, jak zużyjesz akcję, będziesz miał plus 2 do obrażeń. Wolę zaatakować go dwa razy. Okej, okay, więc zobaczmy, czy szczur ponownie został ranny. Pogłębiasz tą ranę, którą mu zadałeś. Niemal przebiłeś go na pół. Po prostu jeszcze raz dokładnie w to samo miejsce pogłębiłeś już na takim ostatnim skrawku magmy trzyma się ten szczur. Dobra, i zadaję ostatni atak. A, bo tak jeszcze flatczek musiał być. I spróbowałem koniec moich akrobacji. Gdzieś, wiesz, po prostu wydawało ci się, że on stanął na łapkach i machnąłeś w powietrzu. Dudy. Dud będzie atakował. Pierwszy miecz. Dzieba. I powiedz mi, jak wykańczasz tego szczura? Został mu jeden łapek. Atakuję go drugi raz. Po czym atakuję go trzeci raz. Bo jesteś Dudem. Bo jestem Dudem. W związku z czym generalnie z tego płonącego szczura robi się płonący tatar. No, a ten szczur po prostu rozpływa się po tym postumencie, zamieniając się w taki stwardniałą magmę. I myślę, że to będzie idealny moment, żeby na dzisiaj zakończyć. Bo już mamy po północy. I myślę, że za tydzień sobie zagramy ostatnią sesję, a wy możecie sobie zrobić drugi level. Jej! O! Sama radość. Więc zaczniemy sobie następnym razem opowiadając tym, co macie nowego u siebie. I przejdziemy sobie na to, żeby nas lepiej było widać. I, moi drodzy, jak się wam dzisiaj podobało? No troszeczkę jestem niezadowolony, bo nie sprawdziłem sobie tej zagadki po zmianach na modułach. A powinna się jedna łapka po prostu nie podnosić, kiedy ją położycie. I w ten sposób byście ją sobie ogarnęli, która to była, ale była aktualizacja modułów, a nie sprawdziłem, bo zapomniałem, więc przepraszam za to. Mnie przeraża to, że szczur był bossem, a tych trzech ślimaków to też. Wiesz, to jest przerażające. Ja po prostu dzisiaj mam tragiczne rzuty, powiem wam tak. Bardzo dobrze. Opowiedz mi o tym. Moja średnia rzutów aktualnie, bo mam taki moduł, który liczy nam, patrz nam, co się dzieje, to jest 9, mediana jest 7. A możesz też to nam policzyć? Tak, każdemu mogę, czekaj, print. A to powiedz mi, jaką ja miałam. Ja mam medianę 11,5. Już ci powiem, u ciebie to jest tak, średnią miałaś 11, medianę miałaś 11, najczęściej rzucałaś, bo 3 razy trójki, 16, 18, miałaś jedną naturalną jedynkę i dwie naturalne dwudziestki.
A ja do tej pory wrzuciłem 4 naturalne jedynki i 1 naturalną 20. Ale wiesz czemu? Nie. Bo tak powinno być! No, ale fajnie się bawiłem. Fajna taka eksploracyjna i znowu nikt nie wpadł na... Bo już drugi albo trzeci raz prowadzę tą przygodę i za każdym razem nikt nie wpada na pomysł taki, weźmy, zabijmy po prostu te koboldy. Zawsze ktoś się z nimi nie chce dogadywać i tak dalej, więc jest spoko. Ej, ja zostałam przegłosowana, ja bym je skopała wszystkie. No i wtedy, jeżeli się zdecydujecie, wiecie, na walkę z koboldami, no to tej walki jest dużo, dużo więcej, bo... Tak naprawdę po prostu po kolei koboldy się morduje. Jednym z głównych bossów jest później ten szef koboldów, bo on też jest dosyć mocny. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu sobie po prostu zakończymy. Będzie pewnie krótsza sesja, bo pogadamy sobie z koboldami, ewentualnie ze smokiem, jeżeli będziecie chcieli, nie? A jak się wam grało? Zajebiście. Fajnie. Ja bardzo lubię Pathfindera. I nareszcie mogłem sobie trochę pozabijać fighterem. Tak, to też, bo fighter jest tym dobry. Rzucono mną, jestem szczęśliwy. Wbrew pozorom nie uczyniła tego Sany, to jest bardzo ciekawe. Ja mówiłam, taka nasza taktyka, że ty go wynosisz i rzucasz jak na mamuty. No i operowałem kamiennym kreczerem, to też jest spoko. No. I dobra. Coś ja skucie będzie się działo w najbliższym czasie, albo Marcelina, żebyśmy też ludziom powiedzieli. No teraz gramy w Warhammera u nas, w taką bardzo klasyczną przygodę. Gospoda pod 3 piórami z cyklu Ciężkie dnie i niespokojne noce. To też jest dla mnie takie dosyć interesujące. Zagrać w tę przygodę, bo to jest taki klasyczny brytyjski Warhammer, który jakże innym jest od jesiennej gawędy, bo to jest Warhammer, który jest zrobiony tak dookoła komedii pomyłek, farsy i to jest no coś zupełnie innego. A on, ta przygoda ponoć dosyć dobrze oddaje to, jak się tego Warhammera w Wielkiej Brytanii grywało. A gracie na drugiej czy na czwartej edycji? Gramy na edycji 4, tak. A ty, Marcelina, coś robisz? Na coś zapraszasz do was? Wiesz co, wypatrujcie informacje o babskim graniu, bo może nie w przyszłym tygodniu, ale za 2 tygodnie będą się działy rzeczy babskie. A oprócz tego Łodzian zapraszam do Łodzi, a jak nie Łodzian, to też w ogóle zapraszam do Łodzi, bo jest goblinowe granie w RPG-szki w pubie Goblin 15 stycznia. Tradycyjnie o 14 zaczynamy i zarówno ja, jak i Fileus będziemy sobie prowadzić RPG-szki. Ja pewnie epopeję, bo jestem monotematyczny, a Fileus pewnie Star Warsy, bo też jest monotematyczny. Więc jak macie ochotę wpaść, to was gorąco zapraszam. Pub Goblin Łódź, goblinowe RPG. Bardzo piękne miejsce swoją drogą. Tak. Byłem tam raz i miałem bardzo mało czasu i byłem tylko w toalecie. Idealnie. Ale przyszedłem się, bo tam są takie salki tematyczne do grania w RPG i one są zajebiste. Jest bardzo fajna salka, taka konferencyjna, średniowieczna. Jestem fanką tej salki. No wszystkie mi się bardzo podobały, takie są. Żałuję, że w Warszawie nie mamy właśnie takiego miejsca z takimi stylizowanymi salkami takimi do grania. To bardzo, bardzo fajny klimat. Taki pubik. Mamy pubik, jakby mamy paradoks, nie? Ale tak pub Goblin, kurde, no, zajebiście jest zrobiony. Fajną robotę robią też, więc wpadajcie, kto żyw. I co? My dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia. Pa, pa. Elowina.